Cześć, miło, że z nami jesteście. Ja nazywam się Klaudia. A ja Krzysztof. Studiujemy tu na Ekonomiczno-Socjologicznym już drugi rok. Chcieliśmy wam go dzisiaj pokazać i opowiedzieć, jak się tutaj studiuje. Chodźcie, zobaczcie, jak jest u nas. Najwięcej jak co może powiedzieć nam dziekan. Chodźmy go poszukać. Nasz dziekan nie siedzi w biurze. Co tydzień możemy się z nim spotkać na kawie i porozmawiać o czym chcemy. Zawsze wysłucha studentów, ich propozycji oraz zaradzi problemom. Panie dziekanie, dlaczego Eksoc? No, jest wiele atutów studiowania na Eksocu. Przede wszystkim musimy pamiętać, że jest to wyjątkowa uczelnia nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Nie ma takiego połączenia wydziału ekonomiczno-socjologicznego. Jest wiele wydziałów nauk ekonomicznych i społecznych, ale połączenie takiej ekonomii i socjologii jest jedyne na świecie. To także jest największy wydział na Uniwersytecie Łódzkim, ale nie chodzi tylko o wielkość, ale przede wszystkim o różnorodność kierunków, które tutaj prowadzimy. Więc mamy oczywiście klasyczne kierunki jak socjologia czy ekonomia, zresztą bardzo mocno doceniona w różnego rodzaju rankingach i perspektyw i w Rzeczpospolitej. Ostatnio zajęliśmy trzecie miejsce, jeśli chodzi o kierunek ekonomia na klasycznych uniwersytetach, ale również jeśli chodzi o nowe kierunki, takie jak ekonometria i analityka danych, jak finanse i biznes międzynarodowy, jak informatyka ekonomiczna, jak logistyka i w końcu jak ekomiasto, które zresztą współprowadzimy z innym bardzo ważnym wydziałem na Uniwersytecie Łódzkim. Ale musimy też pamiętać, że na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym studiowali wybitne osoby i nie tylko znakomici przedsiębiorcy, nie tylko wielcy menedżerowie, ale musimy też pamiętać o chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy polskich, poza Polską, ale również o bardzo sprawnym premierze, o ministrach, nie tylko finansów i wiceministrach i kilku takich będziecie mogli na tym wydziale spotkać. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której powinniśmy pamiętać, to otwarcie na świat. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny kocha zagranicznych studentów i bardzo popiera, by polscy studenci wyjeżdżali za granicę. Także chętnie witamy tu właściwie każdego studenta, nie tylko z Europy, a nasi studenci mają możliwość wyjazdu nie tylko właściwie do większości państw Unii Europejskiej, ale również, jak w tym roku to się stało, jeszcze przed pandemią, od Ekwadoru po Nepal. Także czekamy, aż się skończy ta zaraza i będziemy mogli wrócić i wyjeżdżać w świat. Został pan wybrany na drugą kadencję. Jak pan myśli, w jakim kierunku powinien się rozwijać wydział? Wydział przede wszystkim powinien rozmawiać z ludźmi. Nie mówię o wydziale jako instytucji, ale ludzi, którzy nim zarządzają. Powinni wsłuchiwać się w głosy studentów, powinni rozmawiać na ten temat, w jakim kierunku powinny rozwijać się cały region. Dlatego my musimy też pomagać studentom, żeby dobrze odnaleźć się w świecie. Nie tylko jako pracownicy, ale także ludzie wrażliwi społecznie, bo tylko w taki sposób możemy tworzyć dobre społeczeństwo. A tak w ogóle, jesteśmy w naszej odnowionej stołówce, jednej z kilku na wydziale. Możecie tutaj zjeść naprawdę dobre jedzenie w przyzwoitej cenie, w tym dania wege, ponieważ Eksoc jest eko. Kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój. Skutecznie eliminujemy plastik na wydziale, ograniczamy marnowanie jedzenia, nie kosimy trawy i prowadzimy warsztaty ekologiczne. I jest tego wiele, wiele więcej i jeszcze więcej działań przed nami. Na Eksocu zawsze jest co robić. Nie ma chyba miesiąca bez ciekawego wydarzenia. Pierwszy rok to zawsze imprezy integracyjne i poznawanie nowych, wspaniałych ludzi. Cześć, jestem Marcin. Już nie mogę się doczekać Hello Eksoc, corocznego święta wydziału, gdzie mamy różne atrakcje. W tym piknik z grillem, różnego rodzaju turnieje, piłkarzyków, FIFA czy ping-ponga oraz różnego rodzaju ciekawe warsztaty. Wydział pozwala na zwiedzanie świata dzięki takim programom jak Erasmus Plus czy Summer School. Byłem na Erasmusie w Belgii. Było niesamowicie. Poznałem świetnych ludzi, były niesamowite imprezy. Oprócz samej Belgii zwiedziłem również sąsiadującą z nią Francję, jak i Holandię. Zdecydowanie pojechałbym jeszcze raz. Ja byłam w Meksyku. Miałam okazję mieszkać u tamtejszej rodziny i chodzić na lokalny uniwersytet. Była to szkoła życia, ale też niesamowite wspomnienia. I zjadłam największą ilość tacosów w moim życiu.
Ja prawie wyjechałem do Ekwadoru i mam nadzieję, że uda mi się to w przyszłym roku. EXOS to też świetne perspektywy na przyszłość. Gdzie pracują nasi absolwenci? Wszędzie pracują. Absolwentów EXOS-u znajdziemy w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach w Łodzi, w regionie i w innych województwach, także w Warszawie. Ponieważ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny współpracuje z wieloma przedsiębiorcami, część z nich również działa z nami w Wydziałowej Radzie Biznesu, to już bardzo wcześnie jesteśmy w stanie studentom zaoferować również szeroką gamę praktyk zawodowych, co jest niezwykle istotne przy rozwijaniu swoich umiejętności i budowaniu przewagi na rynku pracy. Czyli już na wczesnym etapie studiów budujemy swoje kariery zawodowe. W rzeczy samej nasi studenci bardzo szybko podejmują praktyki zawodowe i powszechnie wiadomo, że praktykanci i praktykantki z EXOS-u nie parzą kawy w firmach, w których praktykują i nie kserują, tylko rzeczywiście pracują po to, żeby zdobywać swoją wiedzę i umiejętności na dalsze etapy kariery zawodowej. Natomiast jeśli ktoś chciałby być przedsiębiorcą, to zapraszamy przedsiębiorców, takich prawdziwych, którzy z nami współpracują, na projekt wydziałowy, który nazywa się Śniadanie z przedsiębiorcą, gdzie studenci mogą bezpośrednio od ludzi, którzy mają własne firmy i dobrze im się w tych firmach pracuje i te firmy wypaliły, dowiedzieć się, jak to robić. A zatem studiujecie na EXOS-u, bo macie tutaj szeroką gamę możliwości zawodowych. A dla niezależnych i przedsiębiorczych studentów naszego wydziału oferujemy bardzo ciekawy program EXOS Startup. To program, gdzie najlepsi studenci z Łodzi mogą zaproponować pomysł na biznes, a zaprzyjaźnieni z naszym wydziałem mentorzy, przedsiębiorcy na rynku, proponują, jak ten pomysł na biznes rozwinąć. Warto wstąpić do jednego z kół naukowych. My należymy do studenckiego koła naukowego gospodarki przestrzennej Spatium. Najbardziej cenię sobie to, że mogę poznać tu nowych ludzi, zrobić z nimi coś fajnego, a przy okazji nauczyć się nowych rzeczy. Jak widzieliście, nasz wydział jest duży, największy na UL. Mam aż 13 kierunków na pierwszym stopniu. O każdym z nich można by mówić godzinami. Dlatego pracownicy i studenci przygotowali krótkie materiały o tym, czego możecie się tutaj spodziewać. Jeżeli chcecie studiować na naszym wydziale lub jeszcze szukacie pomysłów na siebie, to kliknijcie link w opisie. I przekonajcie się, który kierunek Wam najbardziej odpowiada.